Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Stęskniliście się trochę za długimi homiliami? Będę próbował nadrobić stracony czas. Nie. Ale się nie zastrzegam, bo może być jeszcze dłużej, jak się będę zastrzegał. Dzisiaj jest 33 dzień naszej wędrówki. To jest takie odkrycie tego roku, już wiele razy to powtarzałem. Połączenia Paschy, czyli tak jak my to nazywamy Wielkanocy, z Szawuot, z uroczystością Pentekostę, Pięćdziesiątnicą, zesłaniem Ducha Świętego. To, co łączy, to łączy właśnie to odliczanie czasu, które znajdujemy w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg każe Izraelitom właśnie od tego drugiego dnia po święcie zacząć liczyć dni, żeby móc dojść do tego 50. dnia, który jest takim czasem dania owoców. Dlatego, że święto Szawuot jest świętem, czyli Pięćdziesiątnica, czyli zesłanie Ducha Świętego, jest świętem żniw, kiedy przynosi się do Boga, zanim się skorzysta z tych owoców, przynosi się pierwociny tych żniw. Jest trochę inaczej w Izraelu niż u nas, nie? U nas jeszcze się żniwa nie zaczęły, jeszcze nawet się nie myśli, ale tam trochę inaczej wygląda ten pogoda. I każdego dnia odlicza się. I ten czas jest takim czasem szczególnym. To się nazywa czas liczenia omeru. Omer to była jednostka miary. To było też te snopy. Pamiętacie psalm 126, który mówi: idą siejąc, płacząc. Sieją płacząc, ale wracają z radością, przynosząc swoje snopy. I to jest ten czas, kiedy my możemy doświadczać tego, o czym mówią dzisiaj dzieje apostolskie, co święty Paweł proklamuje braciom w synagodze. Mówi, że to jest ten czas, w tym czasie Chrystus ukazywał się przez wiele dni tym, którzy razem z Nim poszli z Galilei do Jerozolimy, czyli towarzyszyli Mu, uczniom swoim. I dzisiaj my jesteśmy Jego uczniami i to jest ten czas, w którym Pan się nam ukazuje, żeby nam objaśniać Pisma, żeby nas uczyć, żeby też pytać się, czy, bo my wszyscy zostaliśmy już ochrzczeni, mamy łaskę Ducha Świętego, pełnię Ducha Świętego, byliśmy bierzmowani, przynajmniej większość z nas tutaj. I pyta się o to, jak te dary Ducha Świętego, Duch Święty, który przyszedł do nas, wypełnił nas, to nowe życie, które otrzymaliśmy, czy ono, jak ono owocuje, wydaje owoc. Czy Duch Święty przyszedł, nawodnił nasze życie tak, że ono wydaje owoce, tak jak słuchamy w liście do Galatów, nie? Miłość, cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość, opanowanie. Każdego dnia przychodzi. Dzisiaj jest taka rzecz, mnie porusza w ogóle w tym tygodniu, bo dzisiaj Chrystus mówi o tym, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. To jest w ogóle taka Ewangelia, którą ja bardzo lubię proklamować, kiedy jest pogrzeb.
Bo to jest, nie? Zawsze potrzebujemy takiego słowa, kiedy przychodzą doświadczenia trudne, żeby ktoś nam wytłumaczył, pozwolił nam zrozumieć, co się dzieje. Śmierć jest takim trudnym momentem. I ta Ewangelia bardzo pięknie mówi, że moment śmierci to zaśnięcie, bo my nie umieramy, zasypiamy w Chrystusie. Jest momentem, kiedy Chrystus przychodzi w nasze życie, mówi, przygotowałem ci miejsce, wystarczy, chodź ze mną do domu Ojca. Bardzo piękne słowo. Ale dzisiaj ono przychodzi do mnie troszeczkę inaczej, bo się pyta mnie. Chrystus spotyka mnie, pyta się mnie o owoce i pyta się mnie o to, czy poznałem drogę. Uczniowie są jeszcze przed tym wydarzeniem Paschy, przed Jego umieraniem ożywiającym, przed zmartwychwstaniem. I mówią, Panie, nie znamy, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? I to słowo dzisiaj przychodzi i się pyta mnie, znam drogę? Znam drogę? Chrystus mówi, ja jestem drogą, znam drogę? Może dlatego, że właśnie nie znam drogi, bo Chrystus pokazał, co to znaczy, że jest drogą. To znaczy, że w życie, w bliskość Ojca, w to doświadczenie, że Bóg podtrzymuje moje życie, wchodzi się przez krzyż. Nie? Jak Chrystus zmartwychwstał? No, umierając na krzyżu. I to jest właśnie, może dzisiaj to takie słowo, które przychodzi, mówi, czy doświadczyłem tego? To znaczy, kiedy Duch do mnie przychodzi, Duch, który w moim sercu woła Abba, Ojcze, Tatusiu, w każdej sytuacji daje mi tą pewność, że jestem dzieckiem Boga, że moje życie jest w Jego ręku. Daje mi pewność, czy owocuję tym zaufaniem, że widzę, że drogą do życia jest oddawanie życia. Że to jest odpowiedź na te wszystkie nasze problemy w małżeństwie, z dziećmi, z sąsiadami, nie wiem, z pracą, na te wszystkie walki, które toczymy, że Chrystus jest drogą, nie? Że nie doświadcza się tego, że nie wchodzi się w bliskość Ojca, bo do Ojca przychodzi się tylko przeze mnie, mówi Chrystus. Tylko jest jeden sposób, żeby czuć, że Bóg ma moje życie w swoich rękach. Jest to, kiedy ja tracę swoje życie. Bo tak długo, jak ja próbuję sam utrzymać moje życie, nie, w ryzach, to jak doświadczę, że Bóg mnie podtrzymuje? Jeżeli nie zaryzykuję, to jak to zrobię? Jest takie czasami doświadczenie, które się robi z dziećmi. Nie wiem, czy nie będę wam polecał, ale na zaufanie czasami to robią na grupach jakichś różnych takich. Mianowicie, że ktoś jest ustawiony tyłem i tak, nie, upada do tyłu, a z tyłu jest ktoś, kto go łapie. To jest takie ćwiczenie na zaufanie drugiemu. I to jest czego my możemy w naszym życiu doświadczyć, że kiedy ryzykujemy, kiedy wkraczamy w krzyż, kiedy nasze życie jest skrzyżowane, nie? My mówimy, człowiek planuje, a Pan Bóg krzyżuje, no nie? To znaczy jakoś wprowadza jakieś zamieszanie, my mówimy, dlaczego ja tak miałem fajnie wszystko uporządkowane, po co to doświadczenie? No po to doświadczenie. Czy Duch Święty, który we mnie woła Abba Ojcze, zaowocował we mnie tym zaufaniem, że ja widzę te wszystkie trudności, przeciwności, to, że moje plany się mieszają, że idzie inaczej, nie po mojemu, jako szansę bycia w bliskości Boga, doświadczenia, że On podtrzymuje moje życie, że to nie ja jestem Zbawicielem, że nie ode mnie zależy to szczęście, nie? Drugiej osoby, że Bóg, który jest moim Ojcem, że Bogu nie jest obojętne moje życie. No i oczywiście przychodzi to pytanie, nie? Poznałem to? Zaufałem? Ufałem Mu w tym ostatnim czasie, który był. Ten tydzień jest wyjątkowy, bo ja mam swoje walki, które toczę i jak mam swoje walki, to przez te 6 lat, które tutaj jestem, jest takie miejsce, to są nasze siostry kochane, Józefitki w Kluczborku, gdzie jeżdżę spowiadać, które użyczają mi miejsca, kiedy ja chcę się pomodlić. Dawniej jeździłem bardzo daleko, ale mówię, po co jeździć daleko, jak tu jest dom Marii i Marty, a ja mogę być jak ich brat Łazarz, którego Bóg wskrzesza ze śmierci. Po co tak daleko jechać, jak jest tu? I one są naprawdę bardzo gościnne, jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę tam być. I teraz byłem przez 2 dni u nich, żeby się modlić i
pierwszy dzień w poniedziałek to otworzyła ta Ewangelia, która mnie bardzo poruszyła. Kiedy Chrystus mówi, że tylko ten, który wchodzi przez bramę do owczarni, jest pasterzem. Ten, który nie wchodzi przez bramę, mówi, ja jestem bramą do owczarni, to jest rozbójnikiem, jest złodziejem, jest tym, który nie potrafi być pasterzem i owce nie słuchają jego głosu. I to był taki dobry początek tego czasu, bo usłyszałem, żeby być dobrym pasterzem, nie, to patrzę się jako ja, jako prezbiter, ale ja myślę, że to możemy rozpoznawać każdy z nas jako ojciec, jako matka, jako mąż, jako żona, jako szef pracy, pracownik, jest, żeby wejść w jakąś rzeczywistość i mieć serce pasterza, serce ojca, to potrzebuje wchodzić przez bramę i tą bramą jest krzyż. To znaczy, żeby być pasterzem, potrzebuje umrzeć, nie? Potrzebuje dać moje życie. Tak jak Chrystus, który przyszedł i mówi, ja nie przyszedłem po to, żeby mi służono, lecz żeby służyć. Jest tym, który myje nogi, tym, który mówi, że niebo polega na tym, że każe nam zasiąść do stołu, będzie nam usługiwał. Tylko ten, który wchodzi w tym duchu, przez tą bramę, właśnie tak, nie po to, żeby czerpać zyski. Już nie mówię o tych zyskach takich niegodziwych, materialnych, jakichś takich nie wiadomo jakich. Ale czasami tych zyskach, że cię chwalą, że są zadowoleni, że nie wiem, że otrzymujesz jakieś podziękowania, nie? Ja myślę, że to dobrze rozumiecie, bo czasami też jak wchodzicie do domu i służycie, to jak nagle słyszycie, tatusiu, ty jesteś najmądrzejszy, mamusiu, jesteś najpiękniejsza, serce rośnie, człowiek zadowolony, no jestem na właściwym miejscu. Ale wiemy, że nie na tym to polega, nie? Owszem, pięknie jest usłyszeć takie słowo, ale Chrystus nas zaprasza ten tydzień, nie? Mówi, rozpoczynał ten tydzień w poniedziałek tym słowem, mówi, jeżeli chcesz wejść jak pasterz do tej owczarni, jak rodzina, małżeństwo, parafia, nie wiem, wspólnota, w której jesteśmy, to musisz wejść przez tą bramę, którą ja jestem. Musisz mieć tą postawę umierania ożywiającego, że jesteś gotowy postawić potrzeby drugiego wyżej od swoich. Inaczej będziesz złodziej. Będziesz ciągle tylko rabował i próbował żyć z owiec, czyli żyć z tego małżeństwa, żyć z tych dzieci. To, że patrzysz, odnoszą sukces i serce ci rośnie i puszysz się jak... Nie? Mieć ten dar, kiedy przychodzi duch. A dzisiaj z kolei, prawie już, bo jutro jest ostatni dzień tego tygodnia, w ten 33 dzień liczenia tego omeru, tych owoców, mówi, że żeby wejść w ogóle w bliskość Ojca, jest potrzeba iść tą drogą. Nie? Patrzcie, pięknie, taka klamra, która przychodzi w tym tygodniu. I będziemy widzieli, że Chrystus będzie nas dzisiaj zapraszał do tego. Bo w jaki sposób Chrystus przychodzi do nas? Nie? Najpierw w ogóle mówi do nas. Macie taki moment, kiedy mówicie sobie, a po co ja strzępię sobie język? Macie takie momenty? Że próbujesz mówić, tłumaczyć, otwierasz serce, jak grochem o ścianę. Nic, absolutnie nic. Chrystus też miał takie momenty. Mówi, a po co jeszcze do was mówię? Ale mimo wszystko mówi, nie? Nie zamyka się. Nie ma cichych dni z Chrystusem. Nie ma tak, że przechodzimy na liturgię albo otwieramy Pismo Święte. Patrzysz, kurczę, nie ma ani jednej litery. Wszystko puste. Nie. Kiedy przychodzimy na liturgię, zawsze do nas mówi. Chociaż wiele razy może Chrystus patrzy się na nas, na mnie się na pewno, jak tak patrzy. Mówi, po co ja sobie jeszcze strzępię język? No, ile razy mam jeszcze mówić do Ciebie? Nadaremno wszystko. A mówi, ale spróbuję jeszcze raz, nasz Pan. A potem przyjdzie właśnie w ten sposób. On, który jest bramą, przyjdzie co? W jaki sposób Chrystus przyjdzie? To jest moje ciało wydane i wyda się w nasze ręce. Mówi, to czyń na moją pamiątkę. I nawet jeżeli dzisiaj mam te wątpliwości i mówię, że nie wchodzę przez tą bramę, którą jest Chrystus, w moje małżeństwo, rodzinę, w mój prezbiterat, życie zakonne, nie wiem, gdzie jestem, w tą posługę, którą mam, nie wchodzę w ten sposób,
dając swoje życie, rezygnując z siebie, ciągle próbuje coś wyrwać dla siebie, nawet jeżeli tak, nawet jeżeli nie doświadczam Jego bliskości, bo nie potrafię iść tą drogą, ryzykować w moim życiu, ciągle próbuję mieć na wszelki wypadek te 5 złotych w kieszeni, żeby mi się nic nie stało, bo gdyby Pan Bóg nie zareagował, żeby być przygotowanym na taką ewentualność, nie? To dzisiaj Chrystus mówi odwagi. Nie? Ja daję moje życie za Ciebie. Chodź za mną. Chodź za mną. Chrystus nigdy nie żąda od nas czegoś, czego by nam najpierw nie dał. I to jest takie piękne słowo. Słowo, które staje się ciałem, które będzie nas szukać, które będzie wydawać się w nasze ręce. Też niezależnie od tego, co my z tym zrobimy, nie? Duch przychodzi w całej pełni w czasie tej liturgii. 33 dzień. Jeszcze zostało trochę dni do wniebowstąpienia, kiedy Chrystus tłumaczy i tłumaczy. A potem trochę dni, tydzień praktycznie w tym nowym układzie do zesłania Ducha Świętego.